Właśnie przypomniała mi się historia, którą opowiadał brat Jacek Hajnos, kiedy tutaj mieszkał z nami przez 3 tygodnie w Łodzi i który, jak wiecie, przez wiele lat realizował taki projekt z bezdomnymi, w sensie był z nimi i wysłuchiwał, spisywał ich historię i rysował ich twarze. To wyszło w tej książce Różnica. I on opowiadał kiedyś, jak gdzieś na ulicy spotkał bezdomnego człowieka, który, już nie pamiętam, czy chciał jakiejś pomocy, czy pieniędzy po prostu. I on go zapytał o imię. I ten człowiek się rozpłakał. Nie? Że jakby tak się wzruszył tym, że kogoś interesuje jego imię, że po prostu się rozpłakał. I właśnie w kontekście tej dzisiejszej Ewangelii i też myślę tych wszystkich wydarzeń, których jesteśmy świadkami, które się dzieją, ona jest dla mnie takim wezwaniem, żeby być strażnikiem swojego serca, żeby w tym sercu do jakiegokolwiek człowieka nie pojawił się jakiś rodzaj pogardy, niechęci, nienawiści, takiej dewaluacji, nie? Że w zasadzie, jak mówiłeś o świętym Marcinie de Porres, to wyobrażam go sobie jako człowieka takiego, można powiedzieć, do korzeni dobrego, który może właśnie nawet gdyby chciał, to by nie umiał być, kogokolwiek skrzywdzić, tak? I w tym sensie mam wrażenie, że jesteśmy bardzo często też jako ludzie wierzący na przykład atakowani przez innych, czy jakoś właśnie dyskredytowani, że jesteśmy narażeni na to, żeby dopuścić do swojego serca jakiś rodzaj odwetu, niechęci, czy pogardy, czy takiego, no właśnie to, co też myślę, że jakoś słyszymy z ust ludzi Kościoła, takie no poniżające wypowiedzi, czy umniejszające, dewaluujące. I to wcale nie w takim duchu, że oddzielamy czyny od człowieka, tak? Tylko że jakiś rodzaj inwektyw, które mają innych zdyskredytować. I ta Ewangelia jest, no, czytam ją jako takie zaproszenie do jakiejś takiej wrażliwości i też właśnie współczucia, które święty Dominik miał wobec każdego, wobec heretyków, z którymi polemizował, i jakby w zasadzie nikt nie był wyłączony z tego współczucia, z tego jakby myślenia, patrzenia z szacunkiem wobec każdego człowieka. I myślę, że no, takie serce to jest rzeczywiście serce na wzór serca Jezusowego. Nie?